Cześć, siemaczko. Ja jestem Nidias. Już tak bardziej oficjalnie Nidias. A to jest krótki, bardzo krótki odcinek, w którym chciałbym was poprosić o pomoc. Ponieważ dzisiaj zmieniłem nick na Minecraft, znaczy mojang.com. Ponieważ jeżeli nie wiecie, jeżeli macie bramkę, można już teraz zmieniać niki. Jest taki problem, bo podczas zmieniania niku nie zauważyłem, że miałem włączonego Minecrafta. No i teraz mam pewien problem, ponieważ kiedy wchodzę na serwer premium, pojawił mi się oto ten znak. Nie wiem, co mam zrobić. Resetowałem komputer, wyłączałem go, włączałem ponownie, resetowałem Minecrafta, nic. A gdy wchodzę na serwer non-premium, nie to, że muszę się logować, to jeszcze, jak widzicie, mam nick The Brownie, a nie Nidias. Tak więc nie wiem, co to jest za błąd. Nie wiem, o co chodzi. Na każdym serwerze tak jest. Na tym też. O, The Brownie, jak widzicie. Nie wiem. Na tym chyba też. Muszę znaleźć. O, tak, też The Brownie. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, o co chodzi. Proszę was o pomoc, jeżeli ktoś z was wie, jak to naprawić, bo nick mogę zmieniać jeszcze, znaczy będę mógł zmienić chyba 30 dni, za 30 dni, tak? Chyba poczekajcie 30 dni, zanim ponownie zmienię nick, dlatego no nie to, że po prostu mi to przeszkadza, że mam ten nick Brownie, ale nie mogę wchodzić na te serwery. Ale czekajcie, jak się nazywa? Hypixel.com. Edit hypixel.net. mc.hypixel. Nie wiem. Nie pamiętam IP. Niestety po prostu. No ale. Sora. Po prostu. Proszę was o pomoc, jeżeli ktoś wie, niech mi napisze. I to będzie na tyle. Jak nagrywam Minecrafta? Nie mam programu. Nagrywam innym programem. Programem, którego używam do montowania filmów. Lecz on ma wadę, że nie może nagrywać gier takich jak Five Nights at Freddy's, czyli są na tym całym oknie. Może tylko nagrywać takie wybrane okno, tak? Rozumiecie, o co chodzi. Dobra, ale to będzie na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że kolejne odcinki za niedługo będą się pojawiały. No, trzymajcie się. Do zobaczenia. I cześć.